Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. No, zanim w ogóle zaczniemy sobie opowiadać, tutaj chciałem się wam pochwalić. Posadziłem sobie takie roślinki zaraz obok ula. Strasznie mi się spodobały. To są rozchodniaki i one kwitną tak od września do sierpień-wrzesień w zasadzie. I bardzo pszczoły je obsiadają. Czasem po 10 sztuk na takiej roślinie potrafi być. Przy każdym ulu wylądowała taka właśnie roślinka. Tutaj słonecznik, troszkę późno wysiany i te główki chyba nie zdążą dać owoców, ale jest. Fajnie puściła też kulki Irga. No, zobaczcie, jakie kuleczki czerwone. Fajne. No, tam kolejna. Jest i wrzosik. Leśny. Leśny wrzosik. Powinien się przyjąć. Troszkę nawłoci. Nawłoć tutaj jest dookoła w wielu miejscach, ale postanowiłem, że sobie tutaj przesadzę jeden krzaczek. Żeby się gdzieś zasiała. Tam kilka słoneczników znowu. I kolejne rozchodniaczki. Motyle też lubią na tym siadać, bardzo dużo motyli. Akurat był przed chwilą jeden, ale znowu przyleciał szerszeń i przestraszył motyla. No cóż. Tu właśnie akurat chodzi sobie pszczółeczka. Coś sobie tam zbiera. No. Także jak widzicie, staram się coś zawsze gdzieś tam jakoś to zagospodarować, żeby nie było jakoś łyso. O, pszczoły noszą pyłek. Dobra, no to zapraszam do następnej części filmu. Gdzieś sobie tu znajdziemy miejsce i coś nagramy. Dobra. Nagrywasz. Także jak widzicie na pasiece, coś się dzieje, coś sobie tam gdzieś zawsze posadzę. I ten. Jeszcze takim tytułem wstępu. Nie no, powinno być ostre. Powinno być ostre. Jeszcze takim tytułem wstępu, bo trochę ten wstęp się przeciąga. Chciałbym pozdrowić swoje siostry, które aktualnie przebywają w Londynie. Wyjechały tam za, że tak powiem, za miodem. Wiem, że oglądają i myślę, że to jest fajna sprawa, taki YouTube, jeśli chodzi o prowadzenie kanału. Dla kogoś takiego, kto jest za granicą i wiadomo, czy z własnej woli, czy po prostu z własnych chęci. To fajnie jest móc pooglądać tą naszą Polskę w takim okienku YouTube'owym, zobaczyć, co się dzieje i w ogóle być na bieżąco, można tak powiedzieć. Trochę tak jak w tym filmie Interstellar. Gdzieś ktoś jest daleko, jeżeli ktoś oglądał, też tak posyłali te filmy, tylko że one tam dochodziły chyba po kilkudziesięciu latach. Ktoś je tam odbierał. No, nieważne.
tutaj to się dzieje trochę szybciej. Taki film jak człowiek wrzuci, no to później to z reguły za jakiś czas można szybko sobie wejść i oglądnąć, zobaczyć, co też się tutaj dzieje. Także fajna sprawa, na pewno sam bym to robił, gdyby sytuacja była odwrotna, także pozdrawiam i fajnie, że to do czegoś się przydaje, do czegoś też, czegoś w tym stylu, do czegoś innego niż tylko, znaczy fajnie, że to spełnia jakąś jeszcze taką funkcję, taką rolę takiego okna na Polskę, okna na tą rzeczywistość, w której no, obecnie gdzieś tutaj funkcjonuje, wiadomo, dla kogoś bliskiego. No, także pozdrawiam jeszcze raz, to już chyba trzeci raz, ale niech będzie trzeci raz. No to także jak mi się teraz uda, to wracamy na ziemię i dziś będziemy zaglądali do uli. Nie wiem czy do wszystkich, czy wszystkie będę filmował, ale ja tutaj zerkam czy się nagrywa, bo przed chwilą miałem jakieś problemy z tą kartą pamięci, ale chyba już jest ok. Mam tutaj taką łączność aparatu z telefonem. Podoba mi się to, także tą funkcję teraz testuję. Zaglądniemy sobie do ula i zobaczymy jak to będzie z tymi zapasami. Także zapraszam do, chyba nadużywam słowa także, zapraszam do kolejnej części jakby tego nagrania i zaglądamy do pszczółek. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Nie mam wysokiego statywu i tak z daleka trochę filmuję, ale już tutaj rozbieramy ulik. Nie najgorzej schodzi, bo tutaj jest mało pszczoły, także no mało jak mało, coś się narobiło. Tak. Nie wiem czy coś leci, coś fuka, ale słabo. Znaczy te pszczółki nie są takie złe, one tak drastycznie nie reagują. I zaraz sobie tutaj zobaczymy, co my tutaj mamy. Nie wiem czy pszczoły go czasem nie zgryzają, ale chyba go zgryzają, chociaż on z tej strony był taki nierówny. Dobra. I teraz popełniłem błąd, bo nie zabrałem sobie żadnej. Nie zabrałem sobie. No wiecie, tej transportówki. Ale jakoś sobie poradzimy. Ojej. Tutaj poszyte, ale strasznie ta ramka jest źle odbudowana. Nie wiem co tutaj się stało. No bardzo ta ramka jest pofałdowana. Nie podoba mi się. Coś się z nią złego stało. Nie wiem, czy nie będę musiał jej wycofać. Ojej, tutaj poszyte. Ładnie poszyte. Chyba nie będę ich wyciągał całkiem. Tylko tak pobieżnie sprawdzę. Bardzo ciężkie te ramki. Nie sądziłem, powiem wam, że że tak ważą. Tutaj ładnie poszyte. Oj, bardzo się denerwują. Nie dziwię się, że się denerwują. Ale co zrobić? Trzeba sprawdzić. Tutaj ramka poszyta, jeszcze czerw.
Tutaj jeszcze czerw. Ramka poszyta. Też zobaczymy. Troszkę pokarmu. Dobrze. Dobra, zajrzymy jeszcze do jednego ula i zobaczymy, co się dzieje w tym następnym ulu. No tutaj jest tak gniazdo pozalewane, no mniej więcej tyle, ile dałem tego syropu. Nie każda ramka jest do połowy, tak ze trzy są, dwie, trzy są do połowy, jedna trochę bardziej. No idzie to nieźle, ale tą bym wycofał i zostawił je chyba jednak na sześciu, bo nie podoba mi się ta ramka. Znaczy, musiałbym to już wyciągnąć, bo szkoda tego cukru. Kurczę, albo zostawić. No, może nie będzie tragedii, może na razie ją zostawimy, zobaczymy. Także ten. Dobra, tu już poszło jakieś 12-13 litrów syropu, także zakarmiamy dalej. Dobra, zamykam to, żeby im nie przeszkadzać. Dobra, jesteśmy przy kolejnym ulu. Ja tak stwierdziłem, że może będę przeglądał tak szybko, jakby tylko będę mógł, i później jakiś komentarz. No, żeby nie gadać przy każdej ramce, ile to pszczół na niej nie siedzi i co się tam nie dzieje, bo one się denerwują. Jest taki okres, że no nie jest to przyjemne dla pszczół, one by chciały mieć już święty spokój, zaklejają to wszystko, chomikują miód i także... Będę się starał to robić w miarę... W miarę sprawnie. Żeby wam powiedzieć mniej więcej, jak to tu wygląda później na koniec. No tutaj jest na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na siedmiu ramkach i chyba na tylu zostanie. Zaraz tutaj bardzo pozaklejane. No. Słuchajcie, nie mówię zbyt wiele, bo mowę mi odjęło. Ale sytuacja nie wygląda źle. Nagrywa się. Sytuacja wygląda tak chyba jak powinna. To znaczy tyle pokarmu, ile ja im ostatnio zafundowałem, mniej więcej to się pokrywa z tym, co jest na ramkach. Chyba nie powinienem tak głośno mówić przy tych pszczołach, bo one też się denerwują. Okej, biedna pszczółka, przepraszam. Także ten, dajemy zatwór. Nie szukam nawet matki, bo to bez sensu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przy ostatnim ulu, nie wiem jak mnie słychać, bo na płocie zawiesiłem ten aparat,
ale jakoś się udało, nie wierzyłem, że to pokażę. Może być i tak, że ten film będzie się zaczynał na tym ostatnim ulu z pewnych względów takich technicznych, ale ogólnie jest dobrze, przejrzeliśmy dwa ule, w miarę to tam idzie tak jak chyba ma iść i zobaczymy sobie do trzeciego ulika. Oj, tu widzę kilka pszczółek zostało. Bardzo mi przykro, że tak wyszło, no ale... Te mogą być trochę bardziej agresywne, bo one... Sekunda. Te mogą być trochę bardziej agresywne, bo po prostu one są trochę bardziej agresywne, zauważyłem. Jakaś taka... Jakiś taki gen. Okej. Aha, ja tutaj dałem coś za zatwór. Ramkę, którą pewnie no, będę musiał usunąć. Tak. Ona jest do usunięcia. Ta ramka jest do usunięcia. W zasadzie jest tu trochę na kropu. Ale tylko trochę. Także... O, pardon. Tak, do połowy z jednej i z drugiej strony. I właśnie mnie ugryzła. Sorry, telefon. Przy okazji urządliła mnie jedna pszczoła. Troszkę tutaj odymię. Czyli chyba idzie dobrze. No tu jest miły czerw, tak inna przyjdzie. No mają tak pozalewane w większości do jednej trzeciej ramki. Ze trzy ramki są do połowy zalane, więc chyba też jest ok. Jak na te 13 litrów, które dostały, około. Ciepło, a grzeją, powiem wam, sprawa wygląda tak, może pokażę wam to skrót z wglądów te ule w okienku a może pokażę w całości, zobaczymy. Sprawa wygląda tak, że mniej więcej wygląda mi to dobrze, na to co dostały syropek to tak mniej więcej się to pokrywa co jest w ramkach. Dymek przestawić. Pokrywa się to mniej więcej w tym, co jest w ramkach. Dostałem jedną kosę, ale prosiłem się o to. Stąd ramki usuwamy. Tam w pierwszym ulu nie podoba mi się ta podziurawiona ramka. Ona taka nie była. Nie wiem, dlaczego ją tak zgryzły. Ten miód jest śmiesznie rozłożony. Nie wiem, co z tym zrobić. Czy ją zostawić, czy ją odsunąć na bok. Zastanowię się. Może ją usunę. Jejku, jak dymi. Zatkam to listkiem. Także... Zobaczymy, co zrobimy. Idzie mama z psem. Zakarmianie kontynuujemy. Dzisiaj podamy im dawkę kolejną syropu. Matki jeszcze czerwią, ale to jest tak tego czerwiu no na ramkę, może więcej. Ale myślę, że jak je ograniczymy, damy im większą dawkę syropu, one wtedy przestaną i wezmą się w końcu za te zapasy konkretniej. No, jesteśmy w połowie podawania syropu i to by było chyba na tyle. Później
później po zakarmieniu konkretnym zobaczymy jeszcze, może zobaczymy jeszcze raz, czy wszystkie mają na pewno tyle jedzenia, ile im obliczyłem, bo tak liczyłem, tak jak w książce mniej więcej Ostrowskiej, coś w tym stylu, no plus minus, ale z tą tendencją na więcej niż mniej, także pewnie będę musiał to jeszcze raz sprawdzić, ale idzie dobrze, zakarmienie idzie dobrze i wszystko jest gitara, mam nadzieję. Także na tą chwilę to się z wami żegnam, chyba trochę przedłużył się ten film, ale no tak to czasem wychodzi. Sorry za te ujęcia, wziąłem sobie taką małą gorillę, taki statyw, no i nie miałem go tak naprawdę gdzie postawić przecież. W sumie to mogłem go powiesić tam na tym płocie, też by było, nie wpadłem na to wcześniej, tak jak tu przy tym ostatnim ulu. Dobra, dzięki za w ogóle za wsparcie, za to, że dzięki, że za zainteresowanie i za te miłe komentarze niektóre, fajnie, mam nadzieję, że wszyscy razem przetrwamy zimę i w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się miotkiem, przynajmniej w pasiece, jak nie w tym kraju, to przynajmniej w pasiece, także może siostry wrócą, także dzięki i pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie, mam nadzieję, cześć.